Pokój i dobro, kochani. Dziś jest czwartek, 12 października, a ja bardzo serdecznie zapraszam Was na Zielone Pastwisko. Kochani, człowiek XXI wieku przyzwyczajony jest do tego, że wszystko dzieje się zaraz, natychmiast. Ale pamiętam, że kiedy jako dziecko mama przysłała do mnie list na kolonie, kiedy ja odpisałem na ten list, to zdążyłem szybciej wrócić do domu, niż ten list po prostu zaszedł. Dzisiaj natomiast za jednym kliknięciem można wysłać wiadomość na drugą stronę półkuli, poprzez SMS, poprzez e-mail czy poprzez jakiś inny komunikator. Również kiedy robimy zakupy, może zdarzyć się, że zamówimy coś przez internet i następnego dnia w ciągu 24 godzin kurier już jest pod naszymi drzwiami z produktem, który zamówiliśmy. Również kiedy przygotowujemy jakąś potrawę, potrafimy ją podgrzać w mikrofali, na przykład bardzo, bardzo szybko, albo ekspres do kawy robi nam kawę natychmiast. Szybko wszystko dzieje się w tym naszym XXI wieku. I również, kochani, w taki sposób człowiek XXI wieku chciałby traktować Pana Boga. Składa jakieś zlecenie, jakieś zamówienie, pstryk i chce mieć to natychmiast. Panu Bogu się to nie podoba. Pan Bóg chce, abyśmy byli gotowi na przyjęcie Jego daru. To nie jest tak, że Pan Bóg potrzebuje czas do realizacji naszego zamówienia czy naszych zachcianek. To my potrzebujemy tego czasu, aby się przygotować, aby właściwie przyjąć ten dar, który Pan Bóg nam daje. Pamiętam rozmowę z Kamilem, który mówił, że w klasie ma takiego bardzo zamożnego kolegę. Kiedy tylko o coś poprosi rodziców, to następnego dnia to ma. I ten kolega kiedyś przyszedł do Kamila i mówi: Kamilu, ja ci tak bardzo zazdroszczę. Ty mi czegoś zazdrościsz? Przecież ty masz wszystko. Ale zazdroszczę tobie, bo ty potrafisz tak czekać na jakąś rzecz, którą zamówisz u swoich rodziców, a później potrafisz się tak bardzo cieszyć. Mówi: ja tak nie potrafię. Składam zlecenie rodzicom i rodzice następnego dnia mi to dają. A ty mówisz: już za 3 tygodnie będę miał tę rzecz, już za 2 tygodnie, już jutro. I widzę taką radość w tobie. A później, kiedy otrzymujesz jakąś rzecz, to później długi czas się tym cieszysz. Po prostu jesteś gotowy na przyjęcie tego daru, a później potrafisz go docenić. A ja dzisiaj mam, popsuję, co z tego? Mama jutro mi kupi nowy telefon albo nową jakąś zabawkę. Dzisiaj w Ewangelii Jezus uczy nas wytrwałości w modlitwie, że powinniśmy prosić Pana Boga i czekać, prosić wielokrotnie. Kościół nauczony tą praktyką, właśnie tą zachętą Pana Jezusa, wprowadził coś, co nazywamy nowenną, czyli przed jakąś uroczystością przeżywamy 9 kolejnych dni, podczas których możemy się przygotować, możemy bardziej otworzyć się na przyjęcie Bożego daru, czy też bardziej jeszcze świętować. A czasem zdarza się, że również jest i oktawa, czyli również jest ten czas, kiedy możemy cieszyć się, na przykład oktawa Bożego ciała, kiedy znów przez kilka dni sypiemy kwiatki, uwielbiamy Pana Boga w Najświętszym Sakramencie i również odbywa się procesja, już nie taka uroczysta jak w Dniu Bożego Ciała, ale jest to taki moment, kiedy możemy cieszyć się tym świętem. Kiedy mówimy o wytrwałości na modlitwie, to od razu na pierwszy plan wysuwa się tutaj święta Monika, która miała męża, który był usposobienia takiego bardzo nerwowego, krytycznego, a ona swoją dobrocią, swoją miłością potrafiła go zmienić, że przed śmiercią przyjął chrzest. Co więcej, modliła się za swojego syna Augustyna, który zbłądził, który szedł niewłaściwą drogą, uwikłał się w różne sprawy, które Panu Bogu się nie podobały, a ona tylko modliła się i kochała swojego syna i modliła się. I co? Święta Monika wymodliła nawrócenie swojego syna. Z takiego człowieka, który był daleko od Kościoła, który błądził, stał się człowiekiem, który sprowadzał innych do Kościoła. On wiedział, jak to jest być daleko od Pana Boga, daleko od Kościoła. I teraz, kochani, chciałbym udzielić Wam Bożego błogosławieństwa, abyście umieli czekać, abyście umieli również cieszyć się darem, który Pan Bóg nam daje, abyście potrafili otwierać się na dar Boży i byście również pamiętali, że ostatnie słowo należy do Pana Boga. Rzecz, o którą prosimy, być może nie rozumiemy, ale ona może nie być nam przeznaczona. Może być po prostu niezgodna z wolą Pana Boga. Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Wszystkiego dobrego, kochani. Szczęść Boże. Pa, pa.